Potężne trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech. Wstrząs miał siłę 6,5 stopnia w skali Richtera. Trzęsienie trwało bardzo długo, bo blisko minutę. Epicentrum znajdowało się 68 km na południowy wschód od Perugii. Wstrząsy mocno odczuwalne były w Rzymie i we Florencji. To kolejny w tych dniach wstrząs po środowym trzęsieniu, które spowodowało bardzo duże zniszczenia w regionie Marche. Na razie nie ma informacji o ofiarach. W Brukseli liderzy europejskich instytucji i premier Kanady podpisali umowę o wolnym handlu CETA. Ceremonia odbyła się na unijno-kanadyjskim szczycie. Ten pierwotnie miał się odbyć w czwartek, został jednak odwołany, bo na podpisanie CETA nie zgodził się belgijski region Walonia. Dopiero w piątek udało się dojść do porozumienia. Umowa CETA znosi niemal wszystkie cła i bariery pozataryfowe oraz liberalizuje handel usługami między Unią Europejską a Kanadą. Konserwatywna Partia Niepodległości wygrała przedterminowe wybory parlamentarne, które odbyły się w Islandii. Drugie i trzecie miejsce zajęły Zielona Lewica oraz Partia Piratów. Wynik Partii Niepodległości jest korzystniejszy niż przewidywały sondaże. Z kolei Partia Piratów wbrew oczekiwaniom zdobyła mniejsze poparcie. Wcześniejsze wybory to efekt skandalu Panama Papers. Z dokumentów wynika, że konta w rajach podatkowych posiadało około 600 Islandczyków, w tym ówczesny premier i dwóch ministrów. Szef rządu złożył dymisję, a wybory parlamentarne przyspieszono o pół roku. Już nie tylko żołnierze mogą starać się o przyjęcie do wojsk specjalnych. Kilkudziesięcioro pierwszych kandydatów z cywila pomyślnie przeszło wstępne sprawdziany w jednostce wojskowej komandosów w Lublińcu. Dotychczas do jednostek specjalnych mogli trafić tylko ci, którzy już służyli w wojsku. W lipcu ruszyła rekrutacja cywilna. Po przejściu sprawdzianów i testów najlepsi zostaną przyjęci na specjalny kurs. Jeśli go skończą, zostaną żołnierzami jednostek wojsk specjalnych.